Pierwszy strzał, co oznacza? 5 minut jeszcze. 5 minut zakończenia zawodów, no, tak? No, 5 minut. Okej. Okay. Można pokazać ten karabinier? Proszę bardzo. Dziękuję. I takie coś. Czyli dużo hałasu. No, to lubi hałas. I dwa łabędzie w dół. No. Ja jeszcze jeden i jeszcze nie zawodzę. Jak poszło wędkowanie? No bo lepiej, gdyby nie... Na sztywnego nie dało się, no same płotki. Aha. Nie za duże i nie za małe. Poza tymi dwoma. Tak. Szału nie ma, reszta do wody. Słuchaj. Jak pan oceni dzisiejsze w ogóle... Dzisiejszy dzień? Bardzo ładny. Słoneczko nam dopisało, pogoda rodzinne. Już mnie żona z dziećmi odwiedziła, także... Ja jestem zadowolona, że będzie kolacja, tak? Oczywiście, tak. Damy radę z tego. Dziękuję bardzo. No tak, jeszcze co, Petr, zaraz będzie, bo jeśli nie kręgię. Czyli mamy zakończenie turnieju. Koniec zawodu. Tak jest. Zakończenie. No, zobaczymy. Czyli pana zdaniem są za małe rybki? No, bo na razie ja mu tylko głośnego ma, jak dostanę, to... Czyli zawodnik jak ma takie małe rybki, co z nimi musi robić? To, no musi je puścić, bo jak policzymy, to będzie miał za każdą wagę razy dwa punkty karne. Dziękuję bardzo. Tylko wrócili, no bo strzał, a tu jest... Promosa. Rybka odżyje? Czy udaje, że nie żyje? Nie, oczywiście, że... Tamta już poszła. Muszę dojść do siebie. No musiało, chodź. Tamta już poszło. Jak ocena, jeżeli chodzi o wielkość? No super. Co mi wyrzuciłeś? Można? To można? To ci wyrzuciłem. Moment, ja można? Dlinga. Ona nie miała. Miała. Nie. No się. Nie. No nie 15-1. To ci mówię, że nie miała. No. Dobra. No. Jak ci mówię, że nie miała, to nie miała. Ty masz rąk miarę. Tylko jedna wymiarowa. Wszystkie do... Można zobaczyć. Tam nie ma. Wymiarowy. Zero jest? Tak, Borucki. Ja. No. Jeszcze spadły. No gdzie? No tu do wiaderka. Muszę siatkę i tak wyczerpać. No. Zawodnik. Bo gdzie obgieli by dom? Aha, no. Zawodnik. Daj na tą wzdrążkę, chcesz, żebyś miał punkty karne. Aha. No, ta też nie. Zobacz. Mam wzdrążkę, no. No. To nie widziałem. No. Ale tu są punkty. I tam jeszcze za tobą jest jedna. Odepniesz. Boże? Dobra, to jest. I co, same płotki? Dobra. No jedna ta wzdrążka, no. I co, ma wymiar. Nie. Jak nie ma, jak jest. No. Dziób wystaje. Język wystawiła. A ile musi mieć? 15-1. To miała akurat. A to 15 jest. Nie. 15-2. Wyższej miała za 15-1. Co nie miała? Chwila. No, nie ma. Płokuń był tam jeden jakiś i wzynki, ale to już tam kurwa nie odróżni go. Miarowy był. Moment. Uuu. Jest, spokojnie. Yes. Ale to wymiary się ryczą wszystkich ryb, czy tylko jakichś gatunków? Dobra. Okuń i wzdręga. Okuń i wzdręga. Wzdręga 15 cm. Wymiar ochronny i okuń 18. Aha. Proszę do mnie, można? Można do mnie? 2260. Można, potwierdzimy. O, ładnie. Nie. Proszę. Wracają rybka do wody delikatnie, nie? Nie rzucać, tylko delikatnie. Na razie chwycił pan jak najwięcej. Jak pan osądza dzisiejsze zawody? Proszę to nagrać też, że ryba wpuszczana do wody. Tak jest, to wszystko jest nagrywane.
i ryba się rozchodzi we wodzie. Jak pan osądza dzisiejsze zawody? Wszystko pięknie jest, cała przyjemność jest już być nad samą wodą. Często pan startuje w zawodach, czy tak raczej prywatnie? Jak żona pozwoli. Pana imię? Sławek. Dziękuję ślicznie. Przyjemność. No, i tak się podnosi siatkę, i tak się ryby wpuszcza. Moment. Aj, moment. Patrz, nie? Patrz, rybki tu są. Zobacz, tu są rybki, nie? Dobra, nie ma nic. Powiem wam szczerze, dla mnie okay. Tak wszystkie równo wyglądałem. Bukarski. Tak, 1740. Czyli drugie miejsce. Dobra. Przedstawiam Karola Kozubińskiego, reprezentującego koło numer 8 Gniezno Miasto. Kadeta, który naprawdę jest zapowiadającym się dobrze wędkarzem. Ile lat ma? 16. No to pokaż rybki. Mało. Słuchaj, poczekaj. Ciebie sprawdzi. To Kamil się dzisiaj wyciegł. O, to nie tak mało, to ma pierwsze miejsce. Przecież on nagolił, że głowa boli. To mi zanosi się, że na pierwsze miejsce. Mało. Dawaj. Kinek. Spokojnie. Na pewno pierwsza trójka. Niech pan sprawdzi tą zdrążkę właśnie, bo ona jest taka, ona tak na szybko jedzie. Co to jest za rybka? Będzie miała z ręka. Jest. No niestety, Karol. Dla, z całym szacunkiem dla ciebie i tak dalej, ale... To ile to poszło? Nie 20 mogę. Deko? 20 deko wywyrzucone? Nie. Mniej? 2400. Pierwsze miejsce. 20. Pierwsze miejsce. Pokaż te ryby. O. Okej. Dobra, rzucimy rybki z powrotem. I teraz powoli wrzucaj je, ale tu patrz tu. Od ilu lat łowisz? Od tak 7 zaczynałem już łowienie z dziadkiem. Z dziadkiem, a na zawodach pierwsze swoje sukcesy kiedy zaliczyłeś? To jak miałem 10 albo 13 lat, właśnie już nie. To pamiętam. Jaki twój największy sukces? Mój największy sukces to w tym roku ogólnie tak trochę połapałem. Na rozpoczęciu sezonu pierwsze miejsce, no wszystkich ojechałem. Na ten mistrzostwa koła w kategorii junior też pierwsze miejsce. Dzień dziecka. Na Dzień dziecka pierwsze miejsce. I puchar prezydenta. I na prezydenta miasta Gniezna pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Takiego, nie? I takiego. Zaraz będziemy ważyć dzieci, bo na nie zważono osobno. Co to jest za okaz? Łódź. Okej. Okay. I tu w środeczku też. Czyli pierwsze miejsce się zanosi, tak? Nie. Nie? Na największą rybę może być, tylko za ciebie. Weź to wycenę. Na największą rybę. No. Jest. Ale gdyby nie żyć, czy ważyć. Ważymy. Otarowane morgaderko? Nie wiem, jakiś na policja. Z wiadrem nie ważyła. 30-120. A jest. Jeszcze nie. Sprawdzić, gdzie zero? Zero. Rozsucić, tak? I w lokie. Chyba. To chyba jest druga ryba. No. Pierwszy obydzie, bo tu chyba będzie więcej od Płocka miała mniej chyba będzie. Zobaczymy. Waga? No proszę, 440. 440 równe. I teraz ryba. I teraz rybkę ważymy. Tak. Te proszę wysypać. Te wysypać. Delikatnie do wody. Dobra, już ciechy. Nie tak dąg, za delikatnie. Tak nie żyje. Bo on jest delikatny w ogóle. Aha. Tak. 10 gram. Jest leszczyk. Leszczyk ile waży? 240. 60. Ile tamten miał?
Drugie miejsce. Płotka miała 320. Drugie miejsce, drugie miejsce. Dobra, pokaż się z największą rybą. Teraz ci nie ucieknie. Pokaż się. Super. Dobra, poczekaj. To już jest tego i teraz... Moment. Dobra, dobra, teraz zrobię... 680. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, największa ryba. Na razie. Dwa razy tyle niż poprzednie. A za największą rybę też? Też rzucamy? Rzucamy tą? Rzucamy do wody, wszystkie ryba do wody. Tutaj nie ma to żero. No, odpłynie, wszystkie odpłyną. No może jednak na patelnię chcę. On do mamy. Czyli był szczupak i siatkę przeżar? Przeżar, za wody niestety, ale na wadze. No i pan na wadze. Mazurkiewicz, tak? Tak jest. Chodź, przepraszam. 2460. Tak? Pierwszej czołówce. 30 gram chyba, nie? Na razie pierwszy. A to mi wygląda na ryby. Też był szupak, szupak był. No po co tam do wędrówki trzeba wrócić? Jest. Ale ryb. Śledzie. Na bok śledzie. Bo szupak jedzie. Więcej niż 2500. Pierwsze. 40. Pierwsze miejsce. Ale nie wiadomo jak jeszcze. Proszę. Kurwa, no takim głównym. Nie poczekaj się z tym. Próbowałem na leszczyka się. Tak jak twój syn. To samo. Dopiero później zacząłem, mówię, nic nie bierze, mówię, zacząłem kurde łowić. Okazuje się, że ma pan pierwsze miejsce w chwili obecnej. Jest pan zadowolony z dzisiejszego turnieju? Tak średnio. Mogły lepsze ryby brać. Kolega obok miał szczupaka, ale mu zwiał. Tak, zwiał. Mu przegryzł stalkę. No, mogły, ustawiłem się na leszczyka, ale niestety nie brał i musiałem później zmienić taktykę, także... A szału nie samej było. Organizacji? Tak, oczywiście. Zawody, jest pan zadowolony? Tak, oczywiście. Zawody przebiegały elegancko. Także imię i nazwisko pana? Dariusz Olejniczak. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. O, tu jest. Tu jest. Dajcie to tu bliżej, żeby nie uciekł czasami, bo... Jezioro? No. Jak jesteś chyba? Delikatnie, bo ta ryba wraca do wody. Jeszcze jedna zostało. Niektóre są, może gdzieś tam się pierdolą. Nie może. Tym razem darujemy, ale następnym razem będą punkty karne. Panowie, za dużo jest. Zresztą będzie powiedziane zaraz na tym. To jest góralczyk, nie? Siedemka? Tam. Na pewno. Po chwila. Góralczyk, dobrze mówię. Góralczyk, no. Następnym razem będziemy walić punkty karne, bo za dużo jest tego. Ryba wiadomo. Zawody 1660. Ryba wymiarowa. Bez okularu to nie wiem. Ważymy szupaka. Szupaczka, tak, ważymy. Nie, jestem zawodowcem. Tak, ja wyrzucałem tego pełno. Nie można tak robić i wszystko. Będzie cięższy niż... Pół kilo będzie na ogień. Nie wiem, zobaczymy. Paszczek, niech pokaże. Uśmiech. Niech pan otworzy ten pysk. Palczyn! Pazury jak ja. Zara u tego. Dajcie, chapkę. Właściciel kurde, niech tam z tego to złapał. Niech. O, ten wczorajszy, nie? To mi. Wczorajszy miał 3 kilo. Zważymy i wędkarza. Zważymy i zmierzymy wędkarza też. 0700. Pierwsze miejsce. 700 raczej. Jak największą rybę, nie? 700, no gdzie? Przyjdzie żyć?
No nie, bo wiecie, gdzie nie, 700 gram to ma na pewno. No, wiekodoł. Spokojnie. No, spokojnie. To jest największe.